W imieniu Dyrekcji Biblioteki Śląskiej i swoim na spotkaniu poświęconym postaci znakomitego i znanego pewno wielu z Państwa tutaj obecnym antykwariusza Józefa Racha. Nasza przygoda biblioteki z antykwariuszem Rachem zaczęła się nie bardzo dawno, ponieważ kupowaliśmy książki w latach 60., 70., 80. Natomiast taka już bliższa przygoda rozpoczęła się w momencie, kiedy pani Urszula Rach, córka pana Józefa, zadzwoniła do nas i przekazała nam pamiątki. I te pamiątki będzie można obejrzeć na wystawie. Po spotkaniu można zobaczyć wystawę w holu głównym przy sali Parnasos. W pobliżu tej sali jest wystawa poświęcona pamięci Józefa Racha. Kiedy byłem studentem, było to w ubiegłym wieku, a antykwariat przy ulicy Gliwickiej 3 hulał, jak się patrzy. Byłem tam dosyć częstym gościem. No, w latach 70. rynek księgarski oficjalny był taki sobie. O niektóre rzeczy rzeczywiście było bardzo trudno, więc do pana Józefa chadzałem, nie miałem daleko. I jedna tylko historyjka, a tych pewnie będzie tutaj 1000 z różnych punktów tej sali. Przyszedłem, zszedłem po schodkach, cisza. Pan Józef wtedy miał taki, jak to go dają na Śląsku, forhang, czyli zasłonę taką miał tam. No ja tak wszedłem, powiedziałem dzień dobry i zza tego forhangu usłyszałem takie wytężyłem słuch, rozszyfrowałem dwa głosy męskie i jeden żeński. Po czym forhang się delikatnie odsunął, pan Józef wychylił głowę, zrobił takie wyjście zza tego forhangu, że ledwo sam się zmieścił i dzień dobry. No, o coś zapytałem, nie pamiętam o co zapytałem, bo bardziej zaintrygowała mnie sama ta sytuacja. Minęło kilka tygodni, może miesiąc, znowu przyszedłem i tak się złożyło, że pan Józef już nie był za forhangiem, tylko przed forhangiem i byliśmy sami. I ja mówię, no, przepraszam panie Józefie, bo tak pamięta pan, ja byłem tam ostatnio, tak chciałem zapytać, kto tam wtedy za tym forhangiem był? Ale nikomu ani słowa. Ja mówię, nie, tak z ciekawości. Pan Józef wiedział, ja studiowałem polonistykę, więc no ten, Szymborska i Filipowicz, no. Wie pan, ja wiedziałem, w latach 70. wiedziałem, to jest Wisława Szymborska i Kornel Filipowicz, więc robiłem takie, no i tak z tym zostałem. Historia w ogóle rodu Lachów jest bardzo ciekawą historią stu ponad lat dziejów polskiej lewicowej inteligencji. Jak w pryzmacie pokazują się w niej dzieje Polaków na przestrzeni owych lat. Lach znalazł bardzo dziwne miejsce, bo w końcu antykwariat przy Gliwickiej w porównaniu do tych we Wrocławiu i w Zabrzu mieścił się w dużo, dużo mniej już nie luksusowych, ale powiedzmy wygodnych warunkach. To była piwnica przy ulicy Gliwickiej 3, która była zawsze troszeczkę wilgotna, dokładając do tego wagony papierosów, które Lach palił i zapach trochę zbutwiałego papieru pachniało tam średnio, natomiast wyjść stamtąd się nie chciało. Jak byłam mała, czytał mi książki, potem mi znosił co fajniejsze książki i zawsze byłam dobrze zaopatrzona i ja też książki pokochałam. Także w
końcu, zamiast na historii, po historii sztuki, w końcu wylądowałam w bibliotece, wśród książek. No i on był dobry w swoim fachu i dobrze o tym wiedział. I wiedział, nie potrzebował potwierdzeń, pochwał jakiegoś szefa i się z tego cieszył zawsze, że sam sobie jest szefem. Ludzie mu opowiadali różne dramatyczne historie na temat szefów, on był swoim szefem. No i w każdym razie wiedział, jak prowadzić antykwariat, żeby nie splajtować. Ale tak jak Fuglewicz mówi, on nie kupował wszystkich książek i nie zbierał wszystkiego, co mu w ręce wpadło. Bo ja byłam sama świadkiem i on też mi opowiadał, jak, bo ludzie na przykład mu zgłaszali że po śmierci czyjej, że chcą się pozbyć spadkobiercy jakiejś biblioteki, to ojciec tam jechał i umawiał się na metr bieżący książek, półek. Po czym podchodził do półek i mierzył łokciem, ile tego jest, ile metrów. Pół metra, tak mniej więcej te. I umawiał się na tą sumę, że zapłaci. Po czym podchodził do półki i wyciągał nieraz 4-5 książek. Przed wyjazdem moim do Norwegii mi tak powiedział: pamiętaj o swoich korzeniach i trzymaj się ich blisko. Tylko wtedy się nie zagubisz i będzie ci dobrze. I sobie mnie to trafiło do serca i tego się trzymałam i trzymam. Ja nie będę miała żadnej długiej mowy, dlatego że no ja nie mam tyle do powiedzenia, dlatego że ja miałam tylko 4 latka, jak dziadek umarł. Ale miałam wyraźne wspomnienia o dziadku i pamiętam, że bawiliśmy się razem na daczy w Kobiurze. Też w antykwariacie byliśmy i bawiliśmy się w antykwariat. I on mi uczył sprzedawać książki i mi się wydawało, że ja mu bardzo pomagałam w tym sprzedawaniu książek. No, chyba mu tak bardzo nie pomagałam, ale tak mi się tak, no, tak myślałam. Bardzo kochałam dziadka. I jak wracaliśmy do Norwegii, to tęskniłam za dziadkiem i zawsze i robiłam mu chyba prezenty. I czekałam na następne spotkanie. Dziadek to taka legenda, bo mama zawsze bardzo dużo o dziadku mówiła, bo mama była i jest dużym fanem dziadka. Też inspirowała mnie jego kreatywność i pomyślność. Pomysłowość. Przepraszam. Pomyślność też. Pomysłowość. No i też to filozofowanie, te Holony i te wszystkie historie o tych Holonach, co mi opowiadałaś. Też robi na mnie wrażenie ten drive, co on miał, do swojej pasji, że on zawsze ciągnął do swojej pasji i on robił swoją pasję i żył w tym. I ja myślę, że ja też to mam trochę po nim, bo moja praca to nie jest tylko praca, to jest też moja pasja. I też mimo tego, że przeżył dużo ciężkich rzeczy w życiu, to jakoś zawsze się pozbierał i nie dał się za wygrane i kontynuował właśnie to, co on chciał robić. Wydawał swoje własne katalogi książek, tutaj mamy katalogi nowości i wprowadził sprzedaż na raty. No też się na tym przejechał, bo ludzie książki brali, ale nie płacili. Bardzo ciekawe to jest ten nabytek starych płyt gramofonowych. To jest około 30 płyt, które są z początku XX wieku. W tym między innymi jest też 18 płyt tak zwanych berlinerek, czyli płyt tłoczonych jednostronnie. Płyty, na których są berlinerki, dlatego, bo one nawiązują do nazwiska Emila Berlinera, wynalazcy, który opatentował sposób produkcji płyt. Tutaj są nagrania Enrico Caruso, Adelina, Ricciego, Didura, Korolewicz-Wajdowej, Frankiela. Mamy wydawnictwo tak jak tutaj, Serena Electro, Serena Grand Record, Venus Record czy Tip Top. Wszyscy tutaj obecni jesteśmy czcicielami
a czasami po prostu ofiarami tej niezwykłej świętości, jaką jest książka. Stanowimy w pewnym sensie korpus takiego nieformalnego bractwa czcicieli książki i w tym znaczeniu pan Józef Lach był naszym bratem. I to spotkanie odbywa się ku chwale jego życia, jego czynu, jego pasji. W swoim granatowym, drelichowym kitlu z fifką szklaną, zapalonym sportem w ręku, uśmiechnięty, dobrotliwie, zawsze tam czuwał na stanowisku. Ale byłem dla niego anonimowym klientem do czasu, dopokąd mnie tam wprowadził, nie zaprezentował mój przyjaciel Andrzej Urbanowicz, który już wcześniej wszedł z panem Józefem w konszachty na płaszczyźnie literatury ezoterycznej. Przyznam się, że to była dla mnie ogromna tajemnica. Proszę zobaczyć, gdzie się znajdował ten antykwariat magiczny na swój sposób. To jest ulica Gliwicka, ale przy końcu Gliwickiej, obok Placu Wolności, z drugiej strony 3 Maja i później dwie ulice, które odegrały wielką rolę. Ten czas, w którym istniał antykwariat, to był czas bardzo ważny. Odchodził ten wielki świat centrum Katowic, bo Katowice, przynajmniej tak jak pozostały w mojej pamięci, właściwie koncentrowały się głównie w tym rejonie. Obok Nasobieskiego mieszkał Ludomir Ruszycki. Znowu postać niezwykła. Nieco dalej, przy końcu ulicy 3 Maja, wielka legenda śląskiej polonistyki, profesor Jan Zaremba. Myślę, że właśnie ten teren sprawił, że właśnie to położenie, antykwariat, kontrastujący z tymi oficjalnymi miejscami, które wiązały się z książką, i właśnie ten szlak, który prowadził pomiędzy, sprawiał, że było to rzeczywiście miejsce niezwykłe. I taki pozostał właściwie ten antykwariat. I przyznam się, że należę do tej grupy, która bardzo nie zrobiła wrażenia na panu Lachu. Przeciwnie, jak sięgnąłem sam po książkę, a tego robić już nie wolno. Miałem wtedy 7 lat. Ale oczywiście być może to był ten moment równie istotny. Z ogromnym szacunkiem myślę o tamtym miejscu, o tamtym antykwariacie. A jeśli mam książki stamtąd, to zawsze chętnie po nie mam je spoglądam. Już nie czytam. Wyrosłem troszeczkę od tamtego czasu. Po tych wszystkich niezwykle posilnych, intelektualnie mocnych, zwartych daniach, może by się przydał maleńki deser. Motto. Antykwariusz zawołany, kompetentny i lubiany. Książce bez reszty poddany. Przepraszam, Remy Częstochowski. Wraca do nas, jest na tobie Józef Lach. Witajże, chłopie. Pozyskałem względy jego tudzież wstęp na Sobieskiego. Tam po pracy wypoczywał, gości na dyskusję wzywał. Tam też wychowywał czule swoją córeczkę Urszulę. Lecz Gliwicka ponad wszystko, słynne jego legowisko, gdzie drobiazgi i starocie i przeróżnych książek kroci. Znaczki, odznaczenia, listy, raj prawdziwy dla hobbisty. Pustoszeją nasze głowy i jałowe są rozmowy. Nim nastąpi znów poranek, świeć nam Lachu jak kaganek. Tyś jest z nami, a my z tobą. Lech i stanu tyś ozdobą. Yes. Chciałem bardzo podziękować przede wszystkim pani Urszuli Lach, państwu, że mogę z państwem wymienić
pewne poglądy na temat zwierza. Pan z kolei wspomniał, że pan Józef pochodził z Łodzi. Z Łodzi to pochodził kot, ten kot z miasta Łodzi pochodzi, a pochodził ze zwierza. Także ale mówił, ja nie muszę bronić swoich interesów, przepraszam, że tak troszkę krotochwilnie, ale widzę, że taką tą dyskusję państwo... Mucha jeszcze pochodzi z Łodzi. Ze zwierza mucha. Nie jestem synem żołnierza, odpowiadał tak dochcisnie. A mucha wszystkich Łodzian i zwierząt łączy, bo leciała rzeczywiście z Łodzi. Tak, już łączymy z Łodzi. Co Brzechwa właściwie wychwyci. Thank you.